Andrzej Waldemar, Art TV, Marcelina Gramofon, koncert akustyczny. Mamy naprawdę wielką przyjemność rozmawiania dzisiaj z Marceliną. Pytanie ode mnie, naprawdę odkąd widziałem twoją twórczość, interesuje mnie jedno. Gdzie się ubierasz? Oj, a to różnie. Czasami sobie coś sama wymyślę, czasami najczęściej współpracuję z polskimi młodymi projektantami, bo jakby to jest takie na zasadzie wzajemnego wsparcia, że ja jestem młodą artystką gdzieś na powiedzmy już może nie totalnie na początku drogi, ale gdzieś jednak takiej świadomej na początku i oni też, więc jakby każdemu to pomaga, to że ja jestem w ich ciuchach i pokazuję, a ja się w tym dobrze czuję, więc jakby tak jest najlepiej. Akurat teraz mam na sobie taki zestaw z Dream Nation, ale współpracuję też z Kariną Wacławik, z Karoliną Twardowską i to są wszystko bardzo młode, zdolne osoby i młode, fajne firmy, ciekawe. Bardzo charakterystycznie wyglądasz, bardzo mnie się to podoba i przyznam, że oby tak dalej. To ja chciałem zapytać, bo może trochę sięgnę do swoich relacji właśnie z twoją osobą. Zobaczyłem cię pierwszy raz na Polanie Rycerskiej w Opolu, gdzie szedłem przez tłum ludzi i rzuciło mi się to, co w większości ludzi, czyli na przykład Obrotka śpiewa, ale podchodzę bliżej, miałaś taką cudowną spódniczkę w... Spodnie. Nie, byłaś w czarnych grochach, w takiej białej sukni. Naprawdę? Tak, takie czarne grochy, biała suknia. No dokładnie, bo ja gdzieś tam z Opolem jestem związany i tam cię pierwszy raz właśnie zobaczyłem. Jak reagujesz właśnie na takie porównanie, bo wspominałeś też, że twój gitarzysta właśnie współpracuje między innymi z Anią Dobrowską. Gdzieś się w pewnym momencie pojawił taki
nurt wśród wokalistek, a ty już jesteś zestawiana właśnie, tak jak mówiłaś, między innymi dlatego, że dużo featuringów i tak dalej. Jesteś zestawiana według mnie nie tylko z Brodką, tylko gdzieś tam z takimi divami gdzieś polskiej piosenki, polskiej, jak Nosowska i tak dalej. Mało tego, współpracujesz też właśnie przy... Tutaj jest już prawie drugie pytanie, bo panny wyklęte. Dobra. Się nie wyrobię. Dobra. Co ty powiedział? Jak reaguje na porównania z... Jakby ta Brodka się pojawiła, bo my jesteśmy w jednym wieku, my się znamy, też byłyśmy razem na warsztatach jazzowych i gdzieś tam razem zaczynałyśmy. Każda z nas obrała inną drogę, ale gdzieś tam spotkałyśmy się po środku. Jesteśmy też podobne do siebie wizualnie i jesteśmy obie z gór, więc jakby ten charakter gdzieś to takie... No nie wiem, taki klimat. Taki mamy klimat. Ale no, jakby to artystów generalnie irytuje, jak się ich porównuje. Dokładnie. Bo każdy gdzieś tam dąży do tego, żeby być indywidualnym, ale mnie to jakoś tak strasznie się tym nie przejmuje, bo liczę się z tym, że jakby jak wchodzi nowy artysta, to jak sobie dwóch znajomych rozmawia, ej, słyszałeś tam Marceliny, nie? A co ona gra? No to musi paść jakieś porównanie, tak? Więc jakby Brodka, Nosowska, Peszek i tak dalej, to są, no nie ukrywam, jakby takie nazwiska dosyć gorące i to jest świetna muzyka i tutaj się nie mogę obrażać jakby na to, że akurat takie nazwiska padają przy porównaniu, to jest jak najbardziej na plus, a wiadomo, że mnie to wkurza, bo bym wolała, żebym, nie wiem, już być na takim poziomie, żeby to kogoś porównywali, ale to jest wszystko przede mną i jakby ja się tym absolutnie nie spinam i też się na tym nie skupiam, bo czasem takie pytanie pada, ale coraz rzadziej i jakby ja się zajmuję muzyką, wiem, że sobie tą muzykę sama tworzę i teksty i komponuję i mam świetnych muzyków ze sobą i producentów i jakby, kurczę, no nie mam się czym spinać, no po prostu. Bralin, całe Kępno. Mam nadzieję, że wrócimy tutaj jeszcze raz. Graliśmy teraz akustycznie w klubie Gramofon, który też pozdrawiamy i wszystkich, którzy byli na naszym koncercie i mam nadzieję do zobaczenia na koncercie już w pełnym składzie w Kępnie tutaj u was. Pozdrawiamy.